1 marca wspominamy błogosławioną Joannę Marię Bonomo, opatkę. Joanna urodziła się 15 sierpnia 1606 roku w Asiago, w regionie Vicenza, na północy Włoch. Pochodziła ze starożytnej, bogatej, religijnej rodziny szlacheckiej. Rodzina pokaźne dochody czerpała m.in. z handlu. Legendy opisują jej wyjątkowe dzieciństwo, jednak cieniem na nie kładzie się wybuch zazdrości i złości ojca. Matka od najmłodszych lat uczyła ją modlitwy. Zmarła, gdy Joanna miała zaledwie 6 lat. 3 lata później ojciec oddał ją do przyklasztornej szkoły, prowadzonej przez siostry Klaryski w Trydencie. Była wyjątkowo uzdolnionym dzieckiem. W szkole uczyła się języka łacińskiego, literatury, religii, muzyki, tańca i haftu. W wieku 9 lat pozwolono jej przyjąć pierwszą komunię świętą. Wówczas też złożyła ślub czystości. W szkole nie tylko przyswajała sobie wiedzę, ale także prowadziła głębokie życie duchowe. Dużo się modliła, pościła, podejmowała praktyki pokutne, charakterystyczne dla duchowości franciszkańskiej. Gdy miała 12 lat, listownie oznajmiła ojcu wolę pozostania zakonnicą w klasztorze świętej Klary, w którym przebywała od kilku lat. Wywołało to wielki sprzeciw ojca, gdyż planował dla niej życie małżeńskie. Po kilku latach uległ jej prośbom, zastrzegł jednak, że to on zdecyduje, w którym klasztorze będzie realizowała swoje powołanie. W 1621 roku, gdy miała 15 lat, pozwolił jej wstąpić do klasztoru świętego Hieronima w Bazano w prowincji Vicenza. Po wstępnej formacji w Trydencie, według duchowości franciszkańskiej, rozpoczęła życie w klasztorze benedyktyńskim. Bardzo intensywnie i gorliwie przeżywała swoją formację zakonną. Prawie od początku życia zakonnego doświadczała nadzwyczajnych łask, które były źródłem jej radości i równocześnie cierpienia fizycznego i duchowego. Doświadczała wielkiego niezrozumienia ze strony przełożonych i spowiednika, a mimo wszystko wiernie realizowała powołanie. Cierpiała też z powodu różnych chorób fizycznych. W czasie prawie 50 lat życia zakonnego była mistrzynią nowicjuszek i wiele lat opatką, czyli pełniła najwyższą władzę w klasztorze. Uczyła, że świętość nie polega na robieniu wielkich rzeczy, ale na robieniu rzeczy prostych i zwyczajnych w sposób doskonały. Napisała wiele pism mistycznych i ascetycznych. Jednym z nadzwyczajnych darów, jakim była obdarowana, był dar rady. Przychodzili do niej po porady w różnych sprawach ludzie prości i ważne osobistości. Za przyczyną jej modlitw dokonywały się uzdrowienia. Już za życia była sławna, choć nie zabiegała o to. Odeszła z ziemi po nagrodę do nieba w 1670 roku w klasztorze Bassano w wieku 64 lat. Jej beatyfikacji w roku 1783 dokonał papież Pius VI. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Joanny. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.